wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym filmie z worami. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, bardzo serdecznie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie też w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam również do zaglądania na mój Instagram Vinted, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Dziewczęta moje kochane, dobra, podnoszę wór, a właściwie torby, z rzeczami, które kupiłam. Także, jak zwykle widzicie, że jest tego dużo, jakżeż w inaczej. I bardzo dobrze. Fajny mam sweter na sobie, to jest taki sweter z dawnych lat, który kupiłam 3 miesiące temu, ale podczas pakowania odkryłam go na nowo. Po prostu, czekał na jesień, a ja go sobie już tam założyłam do filmu. Zobaczcie, jaki jest przepiękny. Po prostu uwielbiam takie swetry. I lubię je sobie tak gromadzić na zasadzie tworzenia takiej kolekcji, dziewczyny. Takiej rodziny swetrów. Dobra, opowiadałam Wam ostatnio o kapeluszach. Tak bardzo pokochałam kapelusze, że zaczęłam je kupować. Po prostu kupować. I okazało się, że jest ich w sklepie bardzo dużo. Tak jak mówię, jak czegoś zapragnę, to zaraz pojawia się tego bardzo dużo. No i w przypadku kapeluszy właśnie tak jest, dziewczyny. On jest po prostu przepiękny. To jest kapelusz z takim woalem od razu. Mam kucyka, to nie mogę go do końca, wiecie, założyć, więc Wam go nie zaprezentuję, ale jest świetny. Pokażę Wam go w jakimś filmie ze stylizacjami. On będzie do kucyka ogólnie. A, ja nie mam kucyka, tylko koka. Do takiego niskiego kucyka i on będzie, Boże, po prostu tak elegancko wyglądał. Jestem zakochana w tym kapeluszu. Także dziewczyny, ja będę sobie robiła szafkę na kapelusze. Znaczy robiła. Postawię sobie jakąś szafkę, wygospodaruję właśnie tylko i wyłącznie na te dodatki. Kolejna rzecz, oczywiście też kapelusz, kojarzy mi się ze słonecznikiem. Zobaczcie, to jest słonecznik. W środku mamy środek słonecznika, pestek brakuje. I tutaj kolor i wszystko, no wygląda po prostu jak słonecznik. Także naszą mnie też na te wszystkie słoneczniki i tak dalej. O, jest taki, wiecie, powabny. Dobra, kok mi przeszkadza, więc nie mogę tego zaprezentować. Kupiłam sobie jeszcze torebkę, która jest w moim teraz ulubionym kolorze, czyli w tym takim oliwkowym. Bardzo mi się ten kolor podoba. Z tej strony jest taka, więc mogę w ten sposób nosić, a z tej strony jest taka. I to jest takie ala zamszowe, może to i zamszowe, nie wiem. Natomiast bardzo ładnie to wygląda, tak elegancko i lubię ten kolor, zdecydowanie. Jest bardzo fajny. Dobra, to wszystko z tych tutaj rzeczy, a teraz pokażę Wam moje znaleziska. Nie wiem, czy ten sweter Wam prezentowałam, czy nie, ale wydaje mi się, że nie. Taki cudowny sweter sobie kupiłam na jesień. I on jest długi, dziewczyny, on jest jak sukienka, jak płaszcz, do samego końca i mamy na dole frędzle. Tutaj jest też obszyty takimi frędzlami i tu całe zapięcie, wszystko jest w takich frędzlach. To jest moja perła, która właśnie mi chciała wypaść z rąk. Dobra, i dobra, tak się prezentuje, dziewczyny, z tej strony. Dobra i dobre. Czekajcie, patrzę, co on tutaj ma. Mamy jakieś takie guziki w środku i on jest chyba od środka jakoś zapinany. Więc jest taki nietypowy ten sweter, bardzo mi się podoba. Teraz płaszcz, który też jest nietypowy i to jest taka rzecz z dawnych lat. Dziewczyny, on jest z tej strony granatowy i w środku ma cudownego baranka, więc ja oczywiście będę nosiła na tej stronie, bo bardzo mi się ta strona podoba. Mimo że tutaj są czarne rękawy, to trudno, będzie to wyglądać jak taka kamizelka. Szkoda, że cały nie jest taki włochaty. Więc będę miała dwa w jednym, takie futerko w środku, a na zewnątrz granat. Więc bardzo mi się ten płaszczyk podoba. I teraz wspomniany przeze mnie w tamtym filmie komplecik, taki vintage oliwkowy, który po prostu uwielbiam. Uwielbiam i będę go sobie dopasowywała odpowiednio do swojej sylwetki. Po pierwsze spódnica, taka dzianinowa, cudowna. Zobaczcie, jaki hipnotyzujący kolor. Jest śliczna, po prostu śliczna. Mamy gumkę, no i ja będę musiała to sobie zwęzić, dopasować. Będzie to mój taki po prostu genialny komplet. Góry nie muszę zwężać, nic z nią nie muszę robić. Zobaczcie, góra jest taka, to jest sweterek. Takie rękawy lekko bufiaste i tutaj mamy taki ściągacz na dole. Tak się prezentuje i tutaj mamy takie zakładkowy jakby dekolt. Więc to jest taki mój przecudowny komplet. Dziewczyny, zobaczcie, jak pięknie wygląda taka oliwka z granatem. Nawet na ścianie, bo to są bardzo mocne kolory, do konkretnych pomieszczeń, myślę. Zobaczcie, jak przepięknie wygląda taka oliwka z granatem. Ślicznie.
Dobra. Kolejna rzecz to są sztruksy, bardzo mi się podobają, z H&M w rozmiarze 34, więc nawet są w moim rozmiarze, więc będą dobre. Pudrowy róż, fajny, takie rozszerzane, tutaj z wysokim stanem. Na pewno ciekawie można je wystylizować i są zdecydowanie fajniejsze niż jakieś tam dżinsy. Dobra, lecimy dalej, dziewczyny, bo mam trochę jeszcze tych rzeczy. Płaszczyk szary, więc tak jak mówiłam, obkupiłam się na jesień i bardzo się cieszę. Marka Monari, ale kupiony w lumpeksie, jak nowy, stan idealny. Szary taki, zobaczcie, przepiękny futrzaczek, który jest taki aż lśniący. Bardzo mi się podoba. Tak się z tyłu prezentuje. Kolejna rzecz to jest kożuch. Też z dawnych lat. Były dwa kożuchy w sklepie i stwierdziłam, dwóch nie będę brała. Był dłuższy i krótszy. Wzięłam wersję krótszą i to naprawdę jest przepiękna rzecz. Zobaczcie, to jest sztuczne. Kożuch ma bardzo ładny kolor. Tamten też był w takim odcieniu właśnie brązowym, ale zdecydowałam się na wersję krótszą. Już nie brałam dwóch, słuchajcie, bo były wyceniane te kożuchy, bo po 100 zł. Więc, no to i tak uważam, że to jest tanio. Także taki piękny kożuch trafił w moje ręce. Dobra, dziewczyny, i będę musiała go jakoś wyczyścić i przede wszystkim na powietrze. Co zrobić z takim kożuchem? Do pralki, broń Panie Boże, bo zniszczyłam już po prostu wszystkie kożuchy. Kożuch ma to do siebie, że puszcza kolor i farbuje futro. Więc można sobie taki kożuch wrzucić na, jak macie suszarkę, na program antyroztocza. Przede wszystkim go wytrzepać w tej suszarce na sucho. Później po wyjęciu można ewentualnie go tam jeszcze przetrzeć albo przed tym suszeniem, także takie coś polecam. Dobra, kolejna rzecz, jeszcze metek nie odrywałam, to jest sweter z H&M, który jest w rąby. A czemuż by nie? Więc taki kardigan. Kolejna rzecz to jest bardzo ładna taka narzutka w kolorze niebieskim, więc też taka na jesień, taki płaszczyk jakby, wstawki czarne na jesień, na wiosnę, troszkę ma plam, więc muszę go ogarnąć po swojemu. Spódnica, tutaj mam dużo rzeczy takich bardziej sieciówkowych, tam takie vintage, a tu na dnie takie bardziej sieciówki pomieszane, spódnica taka z ekoskóry, rozkloszowana dziewczęta, tutaj ma zameczek, podoba mi się w niej to. Na Zalando takie spódniczki i spodenki zaczynają się od 269 zł, bo sprawdzałam, bo szukałam czegoś takiego. Nie wiem, w lumpeksie chyba 20 czy 30 zł zapłaciłam za tę spódnicę. Dobra, kolejna rzecz to jest przepiękna, chyba to jest koszula. Chyba. Tak, koszula, dziewczyny, myślałam, że jakiś żakiet już. Błękitna, no ale jest po królewsku, no jest wyjątkowa, po prostu jest wyjątkowa. Tutaj mamy takie mankiety i guziczki, tutaj mamy wstawki z koronki, śliczna, dla mnie jest przepiękna ta koszula. Kolejna rzecz to są spodenki, które może wezmę na wakacje. Takie brązowe, zwykłe, najzwyklejsze, cienki materiał, więc może się przydadzą. To jest coś fajnego. Nawet ja w sklepie nie sprawdzałam, co to jest, bo tylko zobaczyłam na wieszaku górną część tego ubrania i już ja je wzięłam od razu. Wizja artystyczna, więc coś takiego, taka koszula oversize'owa, która będzie jak sukienka, mega fajna rzecz, bardzo oryginalna i można też super się ubrać. Teraz jakieś takie cudo obszyte po prostu koralikami. Też nie zwracałam uwagi za bardzo, co to jest. To jest z mango, narzutka. I właśnie też mogę to sobie wziąć na wakacje. Widzicie, te moje rzeczy zajmują dużo miejsca. Ale są po prostu takie piękne, wyjątkowe. I to jest takie coś, dziewczyny. O, tutaj jest gładko, żeby się nie pozaczepiało, a tutaj jest wszystko obszyte koralikami i cekinami. I wygląda to po prostu zjawiskowo. Ja sobie to zabieram na wakacje. No i dobra. Kolejna rzecz to jest, zaraz Wam powiem, sukienka taka, znowu te rozmazaniec taki, taka dłuższa, mroczna, piękna, tylko świeczki zapalić i dynię postawić i można sobie siedzieć w salonie, już się nie mogę doczekać mojego pięknego salonu i nie mogę się doczekać po prostu wszystkiego, jestem tak szczęśliwa i jestem tak wdzięczna. I po prostu, dziewczyny, naprawdę. I Was uwielbiam też. I za Wami bardzo tęskniłam ostatnio.
więc już chcę wrócić do mojej normalności, ukochaności. Lindy Bob, mamy sukienkę fioletową, taką śliwkę, rozkloszowana, fajna. Fajna jest dziewczyny i będzie fajnie wyglądała do czekolady, do czekoladowych kozaków, do jakiegoś kapelusza. Boże, żyć nie umierać. Mam nadzieję, że będę żyła wiecznie. Wam też życzę, żebyśmy tutaj sobie siedziały, spędzały fajnie czas razem. Chociaż Was nie widzę, to Was czuję, dziewczyny, bardzo mocno. Wyczuwam dobre energie po prostu, bo się tylko dobrymi ludźmi otaczam. Kolejna rzecz, bardzo ciekawa. Zobaczcie, bufki takie. I to jest takie przezroczyste, jakby taki żakiet elegancki, złoto-czarny. Super, bardzo fajne te rzeczy są. Zostaną ze mną na wieczność. Torebka, koszyczek, taka właśnie wakacyjna. Ale chyba jej na wakacje nie biorę, bo wszystkiego nie dam rady wziąć. I w środku jest taka kwiatuszkowa. I pasek mam taki za 12 zł, dziewczyny. Dobra, bo kupiłam benzynę ekstrakcyjną, więc się tego pozbędę. On jest lakierowany i to jest taka szachownica. Fajnie. I ostatnia rzecz na dzisiaj akurat, tak jak powiedziałam, moje ostatnie zakupy to będą 3 filmy, więc to jest część druga. Trzecia nastąpi. To jest bluzka. Taka, czerwona. I zobaczcie, co ma tutaj u góry. Jest takie zdobienie w postaci jakiejś falban i czegoś takiego. No jest inna, zdecydowanie inna i co tu dużo gadać. Dziewczęta, to koniec. To znaczy koniec. To na dzisiaj. Więc bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie również w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam również do zaglądania na mój Instagram Vinted, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Pozdrawiam bardzo serdecznie.